Karolina, ostatnio z bólem serca oglądałem twoje story, jak cię bardzo bolało. Co cię bolało? Bolało mnie. Jeszcze najgorsze jest to, że bolało mnie w Tel Awiwie. Bolało mnie, no aparat ortodontyczny mnie bolał, bo o to chcesz pytać, nie? Oczywiście, że tak. No i w jaki sposób ten aparat ortodontyczny popsuł ci wakacje? Wiesz co, no niestety, żeby być pięknym, trzeba cierpieć i wiemy to od zawsze. Aczkolwiek powiem ci tak, jest to warte. Jest to warte, ten ból jest warty, ale niestety czasami jest tak, że ten aparat nam po prostu rani wszystko, co mamy w środku i mi spuchła cała twarz. Nie mogłam wykonać mojej pracy za granicą, nie mogłam normalnie funkcjonować, bo cały czas, no jednak to odbiera pewność siebie, kiedy wiesz, że coś na twarzy nie gra, że masz taką gulę, ale już jest coraz lepiej, nie? Zobacz, makijaż. No oczywiście, że tak, czyli ty pojechałaś do pracy, nie wykonałaś pracy, będziesz nie, musiała ja nie wrócić? Nie, do pracy, ja pojechałam ze znajomymi, z przyjaciółmi na wakacje, aczkolwiek miałam też do wykonania pracę, bo tak zawód wyglądał. Dobra, czyli miałeś coś po prostu nagrać tam. Miałam coś nagrać, miałam zrobić zdjęcie, ale niestety nie udało się. Siła wyższa, ale na szczęście ludzie, z którymi współpracuję, są bardzo wyrozumiali i wybaczyli mi to, ale ja szybko nadrabiam zaległości. No to jakieś nowinki z Tel Awiwu? Słuchaj, Tel Awiw jest super, ale jest tak drogi. Przysięgam ci, nigdy w życiu nie byłam w tak drogim miejscu. I to jest tak, ja nie lubię wydawać pieniędzy na głupoty. I naprawdę byłam zszokowana, że to są aż tak duże ceny. Serio, byłeś kiedyś tam? Nie, bo słyszałem, jak tam jest drogo. Dobra, to jest woda ile kosztuje mniej cudownie, więcej? Jest cudowne jedzenie i tak dalej, ale naprawdę, no żeby ci powiedzieć, jak sobie zamawiasz czasami w domu jedzenie gdzieś tam przez aplikację, to wydajesz maksymalnie na 3 osoby ile? 200? To jest maks. A tam 1200 zł. Czyli szarpnęło ci to po kieszeni? No słuchaj, szarpnęło i to na maksa. Teraz muszę, wiesz, zęby w ścianach odrobić. No, dobra, to... Żartuję, ale naprawdę to jest bardzo drogie miejsce, ale warte, bo jest przepiękne, jest klimatyczne, są fantastyczni ludzie, tacy bardzo otwarci. Czasami poznawaliśmy tam ludzi i miałam wrażenie, jakbym ich znał od zawsze, takie ziomki. I to mi się bardzo podoba i życzę nam tego, żebyśmy my tak się otwierali. Chociaż jak słyszę opinie ludzi, którzy odwiedzają naszą Warszawę, to też mówią, że jesteśmy bardzo tacy, wiesz, gościnni. Także, ale naprawdę bardzo fajnie tam czuliśmy. Mega klimat w ogóle, bardzo ciepło, 27 stopni, więc warto sobie skoczyć na weekend, mimo nawet, że jest drogo. Aczkolwiek, no jak się człowiek postara, to wszędzie można low-costowo pożyć i my właśnie tak staraliśmy się żyć, żeby nie wydawać pieniędzy na głupoty. Tel Awiw też jest znany z takich katolickich miejsc, religijnych. Byłaś? Oczywiście. Gdzieś tam? Zajrzałaś? Akurat my pojechaliśmy stricte tak towarzysko, imprezowo, żeby sobie odpocząć, żeby się zrelaksować, żeby się pobawić, więc tak to wyglądało. Czyli nie zajrzałaś nigdzie? Nie, nie, ale ja byłam 8 lat temu. Z takim programem, wiesz, o modelkach. 8 lat temu. Aha, okej. Okay. A dlaczego nie zajrzałaś? Nie chciałaś, czy po prostu nie było nie, czasu? Nie, byliśmy tylko na 4 czy cię nie dni. Ciągnie tam byliśmy do takich tylko... miejsc? Nie, ja już tam byłam, ja już to widziałam, więc jakby nie zależało mi, żeby to widzieć drugi raz, ale nam zależało na to, żeby się dobrze bawić, popróbować ich jedzenia, bo jest naprawdę fantastyczne, polecam. A z kim byłaś? Wszystkich pokazywałaś na Instagramie? Z moimi którzy znajomymi. Byli? Tak, tam? Tak. Byliśmy A chłopak z był? Kumplem. Który chłopak? No ten twój, ten. Jaki z Long Island. Pomidor.